Hej, hej, kochani, witam Was serdecznie. Ja pomiędzy nagrankami rozpoczęłam już kolejne zlecenie. Tym razem tutaj mamy do remontu dom, który został niedawno kupiony przez pana i jest przeznaczone dla niego jego córek. Dom zostaje zmieniony z powodu śmierci małżonki. No jest to takie świadczenie. Ja Wam pokażę, co ja już tutaj zrobiłam. Zrobiłam to tylko po to, żeby trochę szybciej odcinek nam minął. Tutaj trzeba było oczywiście wszędzie posprzątać, zamontować kaloryfer. W tym pokoju trzeba było tylko zamontować kaloryfer, umyć okna. Tutaj urządzaliśmy pokój i go malowaliśmy według wytycznych. Przepraszam, jeśli tutaj kręcę, ale tak to wygląda. Następne pomieszczenie, łazienka, w której właściwie tylko mycie okna i montaż grzejnika nastąpił. W kuchni sprzątałam niektóre rzeczy już, a inne jeszcze nie. Co to jest? Dlaczego to jest taki gdzie? No, okej. Okay. I wyczyścić okno. Więc jak widzicie, tutaj dosyć szybko i dosyć sprawnie nam idzie. Okej. Okay. Teraz tak, zostało nam tu do ogarnięcia grzejnik. Więc jak najbardziej my go tutaj od razu zamontujemy. No i zostały nam dwie sypialnie. Jedna jest już pomalowana, ale trzeba do niej dostawić meble i także zamontować grzejnik. I jedna tylko rozpoczęte malowanie, bo sprawdzałam kolor farby. To jest wszystko. O, tą mamy już pomalowaną. I teraz tak, wyczyścić okna, zamontować kaloryfer. Lecę najpierw z kaloryferem. Najpierw to, później okna i potem dostawiamy meble. Też właściwie okna to się myje po remoncie, nie? Ale cóż, dobra. Oj, 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 nie można tylu smug zostawiać. Dobra, i teraz mniejsze okienko. Mamy to. No to lecimy. Łóżko. Proszę bardzo, jest łóżko. Komoda. A proszę uprzejmie, jest komoda. Regał. A nie, widzę problemu, mogę go tu postawić. I mam jeszcze postawić, o, szafę. Gdzie, czekajcie, ja sobie to zamienię. Tak, wiecie, żeby to jakoś wyglądało i miało ręce i nogi. Tyle. Teoretycznie moglibyśmy to zlecenie już skończyć, ale pójdziemy jeszcze tutaj i zajmiemy się malowaniem. Ja tylko sprawdzę, jak tam nagranie, żeby nie było takiej wtopy jak niedawno. O, okej, okay, wszystko jest w porządeczku. Mam teraz jakiś taki uraz. Po prostu co chwila sprawdzam, czy wszystko gra, czy coś nagrywa, czy nagrywa się tak jak trzeba i tak dalej, bo och, no, kosztowało mnie to trochę nerwów, że się gdzieś tam ten szkodził i funkcjonował tak jak należy. Słuchajcie, zachodzę w głowę, co się stało, że to się wydarzyło, bo jakby nagrywam dokładnie w ten sam sposób, tym samym sprzętem, jakby tym samym programowaniem. No, to już jest drugi taki przypadek, kiedy odcina jakiś odcinek. Raz się tak zdarzyło przy Planet Zoo, że jest nagranie, gdzie po prostu, no cóż, jeden odcinek wypadł, bo zniknął i teraz jest to samo. No ale będę musiała jakoś to ogarnąć. Myślałam, że właśnie trzeba przyspieszać pewne rzeczy, żeby to nie było tylko takie nudne wykonywanie zleceń. No ja szybciej tutaj pewne rzeczy zrobię. Czyli na przykład pokażę Wam ten stanie przed. Potem zacznę robić poza nagraniem remoncik. Tak, to zlecenie całe kończyć. No i wtedy dopiero Wam pokazywać już, że tak powiem, końcówkę. Tak jak tutaj.
żeby to była sama końcówka nagrywania. Żebyście się po prostu nie zanudzili, tak? A kiedy będziemy sami sobie domy dać, to wtedy będzie to fajniejsze, myślę. Okna. Na chwilę. O, łóżko może stać tu. Dobre, od razu okno, bo potem zapomnę i będę się tylko złościć bez sensu. Mam. O, i tu jeszcze jest zabrudzenie, jeszcze jest brudno. Jeszcze brudno, jeszcze syfy zostały. Dobra, biurko. Proszę bardzo, pod okienkiem, żeby było światełko. Delik, proszę. Może stać tu komódka. O, czyli są dokładnie te same meble, słuchajcie, co w sypialni. Z dziewcząt. Mamy skończone zlecenie. 40,5 tysiąca leci na nasze konto. I zaraz możemy się brać za kupno jakiegoś domku. No i urządzenie go, co? Tak pomalutku, pomalutku, jak myślicie? Czy jednak dalej cisnąć zlecenie, co? A może zróbmy tak, że trochę tego, trochę tego. Część zlecenia była, to teraz zakup kolejnego domu. Co prawda moglibyśmy podbijać ceny, kiedy byśmy mieli już ogrody ogarnięte, a nie mamy. No, cóż. Ja próbuję na razie się tutaj odnaleźć. Może jeszcze jeden mały domek faktycznie zrobimy bez ogródka, taki minimalistyczny. Potem dociągniemy może jednak faktycznie te wszystkie zlecenia, bo tam już nie ma ich jakoś strasznie dużo, tylko trochę. Ale jest, nie? No dobra, to sprawdźmy. Mamy ich 11, potem nam dojdą jeszcze te ogrodowe. Jak zobaczcie, doszły nam takie bunkrami. I może, słuchajcie, my sobie wejdziemy do takiego bunkra, co? W zeszłym tygodniu moja najdroższa i wspaniała żona zdecydowała, że mamusia zamieszka z nami. Postanowiłem, że dla kochanej mamusi idealnym miejscem będzie zimna metalowa konstrukcja zakopana głęboko pod ziemią. Krótko mówiąc, chcę umieścić ją w bunkrze. Oczywiście to wszystko dla jej bezpieczeństwa, jak żeby inaczej. Żeby mamusia mogła się tam wprowadzić, potrzebne jest tam minimalne minimum do życia. Łóżko, kuchenka, łazienka, kuchnia. Pisząc minimum, naprawdę mam na myśli minimum na myśli. Nie przesadzaj z wygodami, bo nie mam, że mamusia na długo zaszczyci nas swoją obecnością. Fajnie będzie umieścić też kilka rzeczy pomagających przetrwać apokalipsę, bo wtedy łatwiej przekonam żonę, że to wszystko dla bezpieczeństwa teściowej. Czekający na wyprowadzkę mamusi. Zięć. No, boskie. Słuchajcie, genialne. Jeszcze chcę sprawdzić, jak facet się nazywa, bo nie ogarnęłam. Marian Zaradny. No tak, panie Marianie. Lecimy. Lecimy, zrobimy bunkier dla mamusi. Dzisiaj dla teściowej. Więc to chyba musi być taka teściowa z dowcipów. Oj. Znacie, też umieścilibyście kochaną mamusię w bunkrze? Albo babcię? A może brata lub siostrę, co? Chyba to najlepiej. O! Całkiem ładny domek, słuchajcie. A, i my mamy wejście do bunkru znaleźć teraz, tak? Fajnie. To się przez ogród wchodzi? Będę nie. Nie, może gdzieś w ogródku jest wejście. Bunkra. Jest tutaj. Nie, no to lecimy. Polecimy. Oj, jest to takie proste. Żeby tu wejść. Aha, i trzeba to wszystko pozamiatać, ależ oczywiście. Tu już mamy ogarnięte. Wchodzimy dalej. Proszę, jaki bajzel. Patrzcie. Raluszki. Raluszki też teściowej zostawić, żeby miała zwierzątka? Oj. O, media.
Ale słuchajcie, chyba faktycznie gdzieś tam w Stanach, tak w Polsce jest mało tych osób, które nastawiają się na apokalipsę. Zbroją przygotowują, bunkry, schrony i tak dalej. To chyba ten ruch nie jest tak mocno popularny jak w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Tam mam wrażenie, że, no, że znacznie, znacznie więcej osób ma takie bunkry gdzieś. Głównie. Jakoś tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest, czy nie, ale takie mam wrażenie. Tam o tej apokalipsie. Bardzo, bardzo. Co ja mam zrobić? Przedania, no. Cenia, bo tutaj. Jeszcze wyczyści zabrudzenia. Dobra, wyczyścimy. Jeszcze. A, i tu pajęczynka. I tu pajęczynka. A tu jeszcze coś. Przed nami coś. Bardzo mogę to. O, już wyczyściłam. Dobra. O, słuchajcie, całkiem. Dobra, to ja podniosę to. Że? Czy nie? Burka, od czego by tu zacząć? Na razie ten sprzęt tu. Bo ja widzę, że te regały mają zostać. A my tu mamy zrobić tak. Tę prądotwórczą. Ależ oczywiście z miłą chęcią, tylko pozbędę się tych butelek. Proszę bardzo. Ja ją wstawię tutaj w rogu. Jest schowana. Co my tu mamy dalej? Fragment kuchni. Szafka. Jeszcze raz. Dobra. Szafka kuchni. Raz. Dwa. Co my tu mamy dalej? Półka. No dawaj, trzy. Na tą półkę można by już było poukładać coś? Proszę bardzo. Chociaż nie. Mi się wydaje, że tam byłby jeszcze, że kuchenkę jakąś mam tam postawić. Coś. O właśnie, tak mi się wydawało. Musimy zrobić. Został nam stół. A niech stoi tu. Teraz tak, to. Jak to tutaj ogarnąć? No, powiedzmy, że postawię butelkę. Przecież jak ja to ruszę wszystko. Dobra, wiecie co? Nie będę tego ruszać, ja to tylko poustawiam. Wybrać. Proszę bardzo. Tyle jak. Nie będę układać ładnie. Ładnie to się pobawimy, jak będzie. Tak powiem, swój domeczek. Według własnego pomysłu działać to. Proszę bardzo. Poiki. Ja je ustawiam. Z tego powodu, ja patrzyłam, że my mamy do zamontowania jeszcze sobie łóżko piętrowe. Jakby potrzebuję tutaj miejsca. Tak dosyć sporo chyba miejsca potrzebuję. Ja bym chciała tutaj po prostu to łóżko gdzieś.
chyba też tak zostanie po prostu. O, zmieści się. Teraz to. Nie. Za wszystko zajmuje. Teraz postawimy sobie go. No. Trochę krzywo stoją, nie? Regały. Ale ja się nie zamierzam tym przejmować. W końcu mamusia się zaraz ma wyprowadzić. W związku z czym... No, nie ma powodu. Pan chyba nie będzie miał nic przeciwko, że... Żeby nie do końca będzie tu komfortowo, prawda? Miało nie być komfortowo, nie będzie komfortowo. Że spoko. Ryżyk. Ryżyk. Przeczka. 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 Jeszcze puszeczka. I słoiczek. I ryżyk. Proszę bardzo. I puszeczka. Mamy to. Łóżko piętrowe i dwa krzesła. Spoko. Proszę uprzejmie. Łóżko piętrowe. I dwa krzesła. Tu mamy jeszcze pomieszczenie. O, to jest łazienka. Okej, okay, czyli mamy tak, toaletę. Prysznic. I mamy jeszcze tutaj umywalkę. Dobra. Ma być spartańsko, zrobimy spartańsko. Nie ma najmniejszego problemu. Lecimy z takim najmniejszym możliwym prysznicem. Chyba taki. Tak. Ciśniemy w kąt. Skąd ma być minimalistycznie? To lecimy minimalistycznie. Najprostsza możliwa toaleta. Proszę bardzo. Ups. O! Trzeba porządnie przykręcić śrubami do podłogi. A nie tylko tak postawić. No dobra, i umywalka. Chcecie umywalkę? W takim razie bierzemy bardziej minimalistyczną, żeby tu nie było za wygodnie, nie? Susowe bunkry zrobimy sobie innym razem. Mi się wydawało, że jeszcze tam, gdzie ja stawiałam. Że jeszcze tam były drzwi. A? W związku z czym potrzebuję jeszcze chyba jednego pomieszczenia. To będzie na tyle. Dokładnie tak, tu są jeszcze drzwi. Co? Tylko wyczyścić. Okej, okay, zakończenie zlecenia. Ale zanim zakończenie, to ja muszę wiedzieć, czy możemy tędy wyjść? Możemy. Gdzie wyjdziemy? W garażu! Hehehe. Weszliśmy w garażu. No dobra, dokończymy to zlecenie. Chociaż wiecie co? Może ja sobie najpierw jeszcze zejdę i zrobię screena. Widzicie? Tego pięknego bunkra. Pozamykamy tu drzwi, żeby to jakoś wyglądało przeuroczo. Okej, okay, i lecimy. Dobra, mamy to. Teraz zlecenie. Oddajemy. Proszę bardzo, jak to pięknie teraz wygląda, słuchajcie. Przyspieszamy co nieco. Zerknijmy, jak tutaj stoimy. Całkiem nieźle. Ten bunkier dało się zrobić szybciutko. Całkiem fajnie. Zlecenie z bunkrem. Była końcówka jednego ze zleceń. A słuchajcie, te zlecenia, gdzie już trzeba tylko pomalować i tak dalej, to ja po prostu będę robić chyba samodzielnie. Tak mi się wydaje, żeby chociaż trochę przyspieszyć. Czyli będę zaczynać sama, tak, a później
Tylko po prostu dla was zostawię końcóweczkę takiego zlecenia, żebyście mogli zobaczyć, jak sobie radzę. Jeny, tu jest coraz więcej tego. Ojejka, jejka, jejka. Malowanie domu. No słuchajcie, jeżeli tu będzie tylko malowanie, artyzatory. Cóż, to nie wiem, czy to robimy teraz. Dobra, zróbmy jeszcze, przynajmniej zacznijmy. Jak już będę miała dość materiału nagrywanego, to dokończę sama, potem wam tylko pokażę efekt końcowy. I już, no, zyskamy trochę na czasie chyba. Przynajmniej się postaramy zyskać na czasie. Przy okazji. Sprawdzę. Czy jesteśmy w chałupce? Lecimy. Ups. Dobra. Tu. Aha, wyczyścić okna. Pomalować kolorami. Dobrze. Klimatyzator. Dobrze. Klimatyzator. Czyli tu będziemy malować, montować. Okej. Okay. Wiemy wszystkie okna od razu. Ops. Ops, ups. Mamy to. I teraz co? Kakao i migdał. Kakao. I migdał. Lecimy z mocy. Co chyba takiego koloru na ścianach to bym chciała. Taki przytłaczający i smutny. Chociaż kakao samo w sobie bardzo lubię. Zdacie sobie. Czekolady, czy w ogóle czekolady. Tak. Ale stanowczo kakao wolę jeść niż mieć na ścianie. Przemawia do mnie. Dalej, lecimy dalej. Ja bym tutaj zrobiła takie odcięcie, żeby była zaznaczona ta przestrzeń taka salonowa od części kuchennej, żeby nam się oddała jako. Czy to trzeba? Ostatnie. Bardzo. Teraz lecimy. Nie dało się tą, mogą sobie przynieść tą. Jery! Się rozpędziłam troszeczkę. Ach. Zobaczę zaraz, jak to wygląda. Może ten gradiencik sobie zostawimy, nie? Muszę zobaczyć, czy on to jakąś ścianę pomalowaną, czy jednak pomalowana to jest z takim nasyconym kolorem, nie? Teraz też trochę za daleko chodzę po tę farbę. Ją sobie tu przeniosę. Mam wrażenie, że tamte ściany nie będą potraktowane jako pomalowane. Tak mi się coś wydaje, że trzeba jeszcze tą farbą maznąć. Czy
Kostka mi się umsknęła i mamy efekt. Dobra. No i ta kuchnia to już taka bardziej nowoczesna. Że wydawało mi się, że karnika tam jest. Szufladki. Chociaż mogłaby to być palubka czy toster. Nie w sumie. Czy to jednak szafka bez sprzętu? Piątku. Tak, widzicie? I on traktuje jak niedomalowane. Dobra. Jest, teraz już poszło. I mamy tutaj do zamontowania klimatyzator, więc bierzemy to urządzenie. Zobaczcie, tu u góry jest taka listwa. Przepraszam, szyna do montażu klimatyzatora. Tutaj możemy sobie ładować urządzenie. No i właśnie, teraz, żeby nam się tutaj nie zmieniało to co chwila, to ja także, widzicie, najpierw to, co jest niepodświetlone, skoro mam taką możliwość, później to, co jest podświetlone i teraz też śrubeczki po kolei. No, szału nie ma z tym tempem montażu. To by być jeszcze szybciej. Zamykamy. Jest. Oto mamy załatwione. O! A tu jak dużo? Co my mamy tu do zrobić? Wyczyścić okno, to leci na pierwszy ogień. Mamy ten pokój pomalować. Skoro już wiemy, jak się montuje klimatyzator, słuchajcie, tu będzie drugi. Ja sobie jeszcze tylko zerknę do zrobienia. Znowu malowanie, czyszczenie. Znowu malowanie, czyszczenie i tylko zamontowane kaloryfera. No dobra, słuchajcie, to ja tutaj montuję ten grzejnik. Resztę tego malowania i chyba zrobię poza nagraniem, albo chociaż to przyspieszę, słuchajcie, jakoś tak konkretniej, bo to nie jest z jakiegoś tam fascynującego, nie? Dobra, to ja lecę na przyspieszonym tempie, malujemy, montujemy i widzimy się za momencik. Hej, hej, jestem po szybkim przemalowywaniu, a te, żeby skrócić, żeby nie, bo nawet nie daje przyspieszonego tempa, zobaczcie, przemalowaliśmy, a brzoskwiniowo domontowaliśmy klimatyzator, ogarnęliśmy okna, ten pokój przemalowaliśmy na różowo, taka była prośba. Tutaj właściwie trzeba było robić łatwo grzejnik, tutaj zielono i oczywiście umyć okien. To jest to, co trzeba było tutaj zrobić i 25,5 tysiąca pada na nasze konto. A my, kochani, widzimy się w kolejnym odcineczku. Dzięki wielkie, hej, hej!